to, co zapowiedziałem na pasterce, że przez kilka dni zabiorę was w przestrzeń zorganizowanego zła. Urzędowego złoto opanowało wszystkie władze świata i w tej chwili urzędowo wprowadza go w funkcjonowanie. Dwa dni temu parlament francuski wprowadził prawo, jeśli ktoś będzie kogoś nakłaniał, żeby nie robił aborcji, nie zabił dziecka, kara więzienia. Nie wiem ile lat, ale się za to siedzi. Czy za kilka lat będzie tak, jeśli będzie ksiądz Piotr głosił publicznie kazania, będzie miał tę karę więzienia. Kapujecie? Bo to jest lawina, to jest punkt po punkcie. A my to wszystko, dzieci, połykamy. Najpierw, pamiętajcie, komunia święta, zanim wam wybito, no że już tak jest błoto, to nie klękajcie, bo się portę nie budzi. To były lata 70. Później, jak wyciuci na błocie, no to jak byście zestarzał, a cię kolana bolały, nie klękaj. A dziś są wszyscy chorzy, więc w związku z tym wszystko jest przećwiczone. Moi drodzy, te zdarzenia mi Bóg otworzył przed moim umysłem 15 lat temu. Takie totalne otwarcie to było 10 lat temu, siedząc nad rzeką w Alpach. Mam oto tą książkę. Panie Jezu, pozwól mi przygotować kolekcję. Wiem, że tu Matka Boża mówi. Dzieci, cyk! Otwarło się ogromny czerwony smok. Zaczynam czytać. Nieprawda, mam temat rekolekcji, bo byłem we wrześniu, byłam w Alpach 2.8, a 10-12 października miałem w Kierzwałcie wygłosić rekolekcję dla wszystkich wspólnot nieustającego różańca dzieci. I wtedy powstała książka, kaseta kazania Czas Apokalipsy. Pod tytuł Panie Jezu, ratuj, bo giniemy. Maranata. Rok później zetknąłem się z ciekawą formą interpretacji listu do Filadelfian z Apokalipsy. Apokalipsa 3:7-13, to w tym kazaniach będzie rozważane później. Poskładało się wszystko i będąc na hali Malinowej 7 września 2008, było około 1000 ludzi, mówię do ludzi tak, po tym kazaniu, bo przedstawić wiedziało, jeśli je zgłosi 100 na tej mszy świętej, czyli 10%, do wielkiej nowenny uwolnienia świata, rozpoczynam organizować to dzieło. Dzieci zgłosiło się 102. Więc powstała kaseta z kazania na hali Malinowej, Wielka Nowenna Uwolnienia Świata, 2008-2017, Chrystus Król zwycięży. Wtedy jeszcze mi się nie śniło, że będą mnie w kościele wieszać, że mnie będą wieszali za to, że chcę, by Chrystus królował, był królem. Niedawno w listopadzie dzieci zrobili to. Chrystus Król Polski zwyciężył. I wtedy przypominałem słuchaczom, mamy 300-lecie koronacji Matki Bożej Częstochowskiej w 2017. Mamy 100 lat objawień Matki Bożej Fatimskiej. 140-lecie objawień Matki Bożej Giczwałskiej. 100-lecie rycerstwa niepokalanej. I dzieci mamy, po drugie stronie piekło, 900 lat istnienia masonerii. 1117. Wyjście jej z ukrycia 1717, 300 lat. Po drodze upiekli i urodzili, moi drodzy, Lutra, bo za tym stoi specjalna organizacja, która tworzyła dzieło. Protestantyzm nie wyniknął, moi drodzy, tylko z potrzeby czy słabości Kościoła. Za tym też stały siły ciemności. Więc w tym roku mamy 500 lat i czekam, czy w tym roku Kościół katolicki ogłosi Lutra świętym. Bo są już o krok od beatyfikacji. I mamy 100-lecie rewolucji rosyjskiej, wielkie dzieło szatana i masonerii na ziemi rosyjskiej. I w tym też duchu chcę wam pokazać przeszczenie,
jakie stają przed nami w 2017 rok wielkiej konfrontacji, wielkich prób wiary i wielkich doświadczeń. Przeciwnik będzie chciał uczcić te wydarzenia w sposób szczególny. Wszystkie wielkie inicjacje współczesnego świata, czyli powstanie Stanów Zjednoczonych, to dzieci dzieło masonerii. Rewolucja francuska to dzieło masonerii. Wszystko, cokolwiek współcześnie powstawało, dzieci, dzieło masonerii. Polska po rozbiorach miała tylko 5 lat wolności. Do zamachu majowego, kiedy naród polski wybrał narodowców do Sejmu. Mieli większość po raz pierwszy. Więc za pieniądze angielskie pan Piłsudski z masonami zrobili zamach majowy. Nie wykorzystał wszystkich setek tysięcy dolarów, część Anglii oddał. A czytałem wam z dziennicz z wycofanej pokonanej ongiś słowa Maksymiliana, zacytował słowa głównego masona, poety, on już ucieka, wróci do pamięci, Andrzeja Strugę, na poziom masonerii nadszedł czas, wielki człowiek przyszedł, aby zaprowadzić nasze dzieci nowe porządki. Na 15 ministrów Rzeczpospolitej przedwojennej, 13 było, znaczy premierów, 13 było masonami. Ostatnio na Węgrzech pan Urban, bo to nie śledzicie, zażądał, aby wszyscy parlamentu, są posłowie, w parlamencie pokazali swoje drugie obywatelstwo. I ci wycofał się. Kapujecie? Cała Europa wrzała, że nie jest demokratą i wolnościowcem. Wpadł na pomysł, niech posłowie węgierscy powiedzą, jakie mają obywatelstwa jeszcze drugie. Ja panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie podpowiadam, żeby to sprawdził czym prędzej w polskim Sejmie. W polskich ministerstwach to zobaczycie, gdzie poleci kierunek wiatrowy tych wszystkich papierów, które są również na naszej ziemi. Wszystko, co się dokonywało od okrągłego stołu w ziemi polskiej, jest robione pod płaszczem dzieci masonerii. Gdybyśmy zrobili taką współczesne resume naszych rządów, który premier był masonem, to byście mieli problem znalezienia jednego czystego włosu na głowie. Cytuję tych, którzy na głos powiedzieli, że są masonami, bo to słyszałem. Pan Chrzanowski, pierwszy marszałek Sejmu, mówił, ja głosowałem na ZHN, adwokat kościelny, popierany przez Kościół, mason pierwszej krwi. Kochany pan Olechowski, czy Olszewski sam się przyznał. Słyszałem na audycji, pół do 12, była audycja w nocy. Jestem masonem, popierany przez Kościół, zacny mecenas. Tamten pierwszy zrobił ZHN, Zjednoczenie Narodowo-Chrześcijańskie, żeby wybić wszystko prawicowo. Później ten zrobił ROPSIO, Ruch Ocalenia Polski, wyrżnął następnych narodowców. Więcej wam nie mówię, bo bym mógł naszego dnia nie dożyć, a aby my weszli na nazwiska purpurowych, to dzieci, musimy się zapytać, czy my są w Polsce? Śmiało można powiedzieć, że mamy piąty rozbiór, już dawno zaklepany, tylko w innej formie. Bo Polaka im wyżej, to nie uświadczy. Rzadko który. Im wyżej. Dziś już w Niemczech się budzą i mówią, że są pod okupacją amerykańską. No obudzili się dość wcześnie. Mają kontrolę wszystkich informacji przez amerykańskie satelity, wszystko jest w ich sieciach. Teraz się Europa próbuje odbić i tworzy własne systemy satelitarne. Dzieci Amerykanie mają wszędzie wszystko powkładane.
Tak wygląda oto korzenie historyczne wielkiej nowenny uwolnienia świata. Tłumu wielkim nie było około 14 tysięcy ludzi, dzieci. Jakby to nie było, 4 legiony rzymskie. Marek Aureliusz miał 4 legiony rzymskie i przepłynął łodziami Dunaj, przejął legiony dunajskie, popłynął od Innsbrucku Dunajem na dół Tratwami, skoczył do obozu i przejął władzę. Moi przejął władzę w imperium. 4 legiony. Tam trudniej chodzi o władzę, chodzi o zwycięstwo duszy człowieka nad szatanem, by ona się znalazła w niebie. Taki jest wymiar tej wielkiej nowenny uwolnienia świata. Kiedy wydawało się mi, że mi się wszystko poskładało, nie mogłem pojąć orędzia naszego, którego też omówię, którym się zmagałem, gdzie, moi drodzy, Pan Jezus mówi takie słowa w tym orędziu. Wkrótce przyjdzie na ciebie, Kościele, ucisk, jakiego jeszcze nie było. Ale tego nie chciałem dotykać. Umieściłem to w książce Rok Kościele, obudź się, rok wiary. Ale dziś to wszystko rozumiem, że to jest tuż, tuż. To było w 2012. W grudniu 2015 dostałem do ręki orędzia Matki Bożej w Quito. Dziś mija równy rok, jak 1 stycznia 2016 rozpocząłem wam pokazywać historię. Dzieci, gdzie my już są? I co z nami zrobili? I to wszystko Matka Boża przewidziała w XVI i na początku XVII wieku. Bohaterka tego objawia się zakona Marianna, ona to wszystko, dzieci, widziała. Pozwólcie, że szybko streszczę to orędzia z Quito, by później wrócić znowu do innego źródła i to Quito znowu omówię szerzej, bo prawie przygotuję moich pielgrzymów jadących ze mną do Ekwadoru. W marcu tego roku, 2 miesiące po rozpoczęciu tych kazań, Bóg nakazuje jechać do Ekwadoru. Mówi, do miejsca, o którym wiecie. Pojedziecie tam, aby zadośćuczynić Bogu za grzech świata. Jak to zrobimy? Nie wiem, ale jedziemy radością. Za 3 tygodnie. I moi drodzy, Matka Boża pod koniec XVI wieku przepowiedziała wszystko, co się wydarzy w świecie, co się wydarzy w Kościele, do czego dojdziemy. Bohaterką zdarzeń jest Baskijka. To górale hiszpańscy naród, który do dzisiaj walczy o wolność. Baskowie chcą mieć własną prowincję, własne państwo. Pochodziła z rodziny arystokratycznej. Imię jej była Marianna. Później miała Marianna Franciszka od Jezusa Torres. Z ciotką pojechała nasza ukochana bohaterka do Ekwadoru, by tam fundować, prawda, fundacji klasztoru. Będziemy tam. I pierwsze objawienie otrzymała w 1582 roku. Objawienie Trójcy Świętej. I Pan jej pokazał wymiar świata, ona go błaga, ukaż mnie i wybacz swoje ludowi. To anioł stanął, anioł do niej mówi, nie, to nie ty jesteś inna. Podnieś się, ponieważ Bóg chce ci objawić wielką tajemnicę. Usłyszała głos, ta kara będzie w XX wieku. To nie ty jesteś winna, ale ten przestępczy świat.
Nagle nad głową konającego Jezusa, bo ona widziała krzyż Pana konającego w agonii, pojawiły się trzy miecze z napisem koniec herezji, znaczy ukaże herezję, ukaże bałwochwalstwo i ukaże nieczystość. W naszych, moi drodzy, tekstach, polskich tłumaczeniach zamienili bałwochwalstwo na bezbożność, całkowicie inne terminy. W oryginale jest bezbałwochwalstwo, czyli wyniesienie na piedestał innego Boga. Zmiana kultu. Bo nasi sprytnie, diabeł zawsze nie bezbożny. To nic nie jest bezbożny tematem takim lajtowym. Pamiętać, są trzy słowa w quito. Ukaże herezję, ukaże bezbożność i znaczy bałwochwalstwo, przepraszam, bałwochwalstwo i ukaże nieczystość. Będzie to miało miejsce w XX wieku. I Pan ją prosi, by się stała ofiarą przebłagalną za grzechy herezji, bałwochwalstwa i nieczystości naszych czasów. Wyjaśniam, bo to przyjdzie do nas Pan Jezus, bo bałwochwalstwo prowadzi do czego? Że odrzuca się tajemnicę krzyża. I Bóg Ojciec każe nam codziennie odmawiać modlitwę. Jako akt wynagrodzenia za odrzucenie ofiary odkupieńczej Pana Jezusa. Herezja i bałwochwalstwo chodzą w tej chwili w Kościele katolickim i w świecie w jednej parze. Matka Boża to przewidziała i powiedziała o tym w 1580, moi drodzy, drugim roku. Wybieram tylko niektóre kazusy, by wam pewne myśli tylko przedstawić. Są objawienia z roku 16 stycznia 1599. Matka Boża zaprasza, zapowiada, że w XIX wieku będzie prezydent w Ekwadorze Gracia Moreno, który poświęci Ekwador Najświętszemu Sercu mojego Syna i co pozwoli religii katolickiej przetrwać przez następne lata. A będą to lata smutne dla Kościoła, bowiem przeklęta sekta masońska umocni swoje wpływy na władzę świata. XVI wiek. Koniec. Dopiero za 120 lat oni wyjdą z ukrycia. Czasami mnie atakowaliście, skąd ksiądz Piotr wie, że są w ukryciu, więc macie tu dowód. Tak ci powie, że Leonardo da Vinci był szefem masonerii, to tak mi uwierzysz, gdy powiesz nienawidzony. No taki jest poziom, więc ja tu podaję tekst Matki Bożej. 120 lat przed wyjściem z ukrycia masonerii Matka Boża już mówi, przeklęta bowiem sekta masońska umocni swe wpływy i władzę na całym świecie. Dzisiaj nie ma na świecie rządu, który nie byłby kontrolowany przez masonerię. Powtarzam, rozumiecie? Nie ma żadnego rządu. Ja wam oficjalnie mówiłem, że ta tak zwana dwupartyjność w Polsce to na tym polega, że PO jest związane z Francją, tym kierunkiem masonerii ateistycznej super, a PiS związany jest Szkocja, Ameryka, masoneria, która mówi, że jest Bóg, dlatego się wszyscy się szczycicie, że Amerykanie mają na dolarze napisane w Bogu ufność. Ja im, ale pod spodem mają Novus Ordo Seculorum, na tym samym banknocie. Nowy porządek świata. E pluribus unum, z wielości jedność. Anno et septit, utworzymy wszystko w jednym. Takie mają napis na dolarówce, a wam naiwniakom mówią, że Amerykanie są za Bogiem. W Bogu nadzieja. Przyglądźcie dokładnie dolarówce, a zobaczycie, co tam macie. Więc Matka Boża o tym tworze dzieci mówiła. Jak poznałem historię Pana Kościuszki, to ja go zaraz wycofał z litanii narodu polskiego, bo my się modlimy i Kościuszkę przywołujemy. Masona, burzyciela, wszystko co najgorsze. Rżarzną Polskę wykonał za pieniądze francuskie rewolucję kościuszkowską.
obchodzimy 3 maja. Jakie to święto 3 maja? Przecież to była zdrada narodowa. Koło 3 maja. To przyspieszyła dramat i rozwój Polski, a uratowała rewolucję francuską. To jest ładna dyplomacja, nie? Typowo brytyjska. Przywieźliśmy wam pokój. Czechy idą w niewolę, wojna w Polsce. Pokój angielski i amerykański, dzieci. Sięga dna piekła. Więc przypominam, 120 lat przed wyjściem z katakumb masonerii, Matka Boża mówi, będą to lata smutne kościoła, bowiem przeklęta sekta masońska umocni swoje wpływy na władzę świata. Byłem zafascynowany filmem Christeo z dzieci. Rewelacja. Posłuchali Rzymu, dogadali się, zawarli umowę. Jaka była konsekwencja tego? W ciągu 5 lat Kales wymordował 500 przywódców na oczach rodziny powstania. Po tej umowie w ciągu 5 lat wymordowano 5000 głównych powstańców przy oczach rodziny to robiono. Z 4800 kapłanów, co było w czasie powstania, za 5 lat było tylko 300 urzędowych. Reszta wywalili i wywalili. Czyli takich paksowców jak u nas, czy ubeków, kapujecie. Tego wam nikt nie pokazuje. Gdyby nie objawienia w Guadalupe, to Meksyk dziś byłby jednym z największych ateistycznych państw świata. Tylko Matka Boża ich trzyma. Oni dopiero się podnoszą duchowo, Kościół dopiero się zaczyna odradzać, dopiero powolutku po tych wszystkich. Tej rzeczywistości wam nikt nie pokazuje. Gorsieta, który był przeciwny kompromisowi, mówił, możemy tylko zaprowadzić tu wolność, pokonując ich. Każda umowa z nimi jest po nas. Tak się stało. Jego zamordowali i wyrżnięto wszystko. W krajach Ameryki Południowej, Meksyk, moi drodzy, masoneria szalała przez XIX i XX wiek. Wspomniany prezydent Gracia Moreno, który poświęcił Ekwador Najświętszemu Sercu, rok później został zamordowany na rozkaz masonerii niemieckiej. Napłacili mordercę i tam pojechał i zamordował. Czy nadążacie za mną? Wszystko wstęp. Więc Matka Boża mówi, będą to smutne lata dla Kościoła, bowiem przeklęta sekta masońska umocni swoje wpływy na władze świeckie. Będą wielkie prześladowania wszelkich wspólnot religijnych, a w sposób szczególny mojego ukochanego klasztoru. Źli ludzie będą przekonani, że zdołają go zniszczyć, ale Bóg istnieje, ja też istnieję, mówi Maryja. Sprawimy, że pojawią się silni obrońcy, a nieprzyjaciołom ześlemy przeszkody nie do przezwyciężenia i wtedy zatriumfujemy. Przed wyjazdem, i to mi przypomni, żebym dzwonił do rzeźbiarza, mam obiecane, że przed 20 przyjedzie na pustelnię za kilkanaście tysięcy figura dwumetrowa Matki Bożej Skuido. Wyrzeźbiona przy różnych naszych poszukiwaniach prawdziwej, poza twarzą nic więcej nie da się odtworzyć z tamtej rzeczywistości. Mam już dla niej miejsce i pewne plany z nią przygotowane, jak wrócę tylko, moi drodzy, z Quito. Bo Matka Boża wtedy mówiła tak, życzeniem mojego Najświętszego Serca jest rozpoczęcie starania o budowę statuły przedstawiającej mnie taką, jak teraz widzisz. Wypadkową tych kazań będzie, że wszystkie wasze obrazy, co macie w domu, tam, gdzie są ogniska miłości, do poprawki tu przywieziecie osobiście do poświęcenia
I tak jak Matka Boża kazała poświęcić figurę swoją krzyżmem świętym, tym olejem, ja będę po raz pierwszy poświęcał wasze obrazy. Ale tylko obrazy, które będą wisiały w ognisku miłości. Dziękujecie. W centralnym było miejscu. Od nowa, aby ta moc z Kwito poszła na was. I będę Matkę Bożą z Kwito przywoływał, aby była dla was Matką Bożą pocieszenia i sukcesu. I te obrazy będę w specjalnym nabożeństwie poświęcał przy jej figurze. Tu się ona nie zmieści, bo nie ma miejsca, mam inne miejsce, gdzie tam będę te obrazy krzyżmem świętym poświęcał. Przeciwnik wytacza potężne działa, my też wyciągamy super działa do tej bitwy, aby ich pociski nie dotykały was. Powtarzam, po powrocie z Quito będę krzyżmem świętym, olejem poświęcanym przez biskupa Wielki Czwartek poświęcał wasze obrazy, czyli kto ma ognisko miłości, do powtórki dozbrajamy potęgą Bożą nasze obrazy. Powiadam ci, że począwszy od końca XIX wieku, gdzie dziś tu jest kolonia, która pewnego dnia stanie się Republiką Ekwatoru, wybuchną żądze, rozprzestrzeni się deprawacja, ponieważ szatan panować będzie prawie całkowicie za pomocą sekt masońskich. Piętnaście miesięcy temu rozpocząłem cichą wojnę. Wyciągnąłem pierwsze działa na pola bitwy, żeby przeciwnik wiedział, że dopóki żyje, a mnie nie zamordują, to mam pociski i że tą inwazję będę powstrzymywał. Nie ci udało się powstrzymać. Na razie. Tym pierwszym działem. I mówiłam wam, jak kardynał Ramazzi na gwałt po paru miesiącach po moim pierwszych strzałach zabrał głos, wydał wywiad o braciach masonach. Część wam to opowiadałem i mówiłem wam, że w historii Kościoła to największy ściemniacz, jaki się pojawił w Kościele, by truć, że masoni są dobrzy i służą Bogu. Ale takie ściemniania, jeśli będą im mocniej, my będziemy poznawali tajemnicę bitwy, tego zorganizowanego zła, oni użyją wszystkich sposobów, by mnie wyciszyć. Ale skoro doczekałem roku 2017, wy musicie wiedzieć, o co się bijemy, dzieci. Intronizacja tylko epizodem. To jest wprowadzeniem na arenę króla. Rozumiecie? To jest... Są punkty, Bóg będzie działał, ale za królem jest całkowicie inne i szerokie, wielkie pole działania. Uwolnienie świata i Kościoła. Z największego kłamstwa świata, jakim jest masoneria. Największa diabelska sekta na świecie, która zdominowała wszystkie dziedziny życia. Od sportu do sztuki. Od filmu do rządów. Od produktu do wszystkich ociepleń, ekologicznych spalań, bo to jest jedno wielkie udawanie, etc. Do ocieplenia. Wczoraj patrzyłem na wykaz. Europie grozi ogromna zima, zmieniły się prądy morskie na oceanach. I do Europy powrócą srogie zimy. No, w piątek już mówią 20 stopni minus. A parę temu profesorowie płakali, że będą takie ciepłe zimy, że będziemy pszenicę orali czy siali w styczniu. W piątek będzie u nas już 20. Ponieważ szatan będzie panować prawie całkowicie za pomocą sekt masońskich. Koncentrować się będą przede wszystkim na dzieciach, by upadek obyczajów zakorzenić i szerzyć. Nieszczęście dla dzieci tej epoki. Stąd mamy takie choroby tego działania. Alkoholicy, narkomanie, seksoholicy, komputeroholicy, telewizoroholicy, gazetowoholicy, kapujecie. To wszystko jest tak uzależnione i zniewolone. Do sakramentu pokuty przystąpić będą mogły tylko dzieci w szkołach katolickich. Diabeł będzie mu wszystko
by go zniszczyć, wykorzystują do tego osoby uważane za autorytety lub zajmujące pozycje prestiżowe. Kowalscy, Pieronkowie, Wojtasikowie, jak coś się w Polsce dzieje, to tego dziadka znajdą i on wypowiada się, ledwo oddycha, nic nie widzi, ale on, co mu napiszą i mówią, wolność i demokracja. Mówże otwarcie, szatan i piekło. Ten sam los spotka sakrament Komunii Świętej. To będę dalej bardziej, moi drodzy. Wrogowie Kościoła, zachęceni przez diabła, częstokrać będą z kościołów konserwowane hostie, by bezcześcić postacie eucharystyczne. Na rękę. To jest po to, żeby łatwiej było mnie na nabożeństwa. To tylko szaleniec, będąc kapłanem, każe dawać na rękę i na stojąco. Tylko szaleniec. Gdyby kochał Boga, mając tą świadomość, co się dzieje, i by popatrzył go na internet, gdzie są prawdziwe hostie, jakie są nabożeństwa. Jako ten biedny kraj będzie pozbawiony katolickiego wychowania, sakrament do ostatniego namaszczenia będzie lekceważony, przez co wiele osób umrze, będąc go pozbawionych. Bądź z powodu zaniedbania ze strony najbliższych, bądź źle pojętego poczucia obowiązku posługi chorym. Za kilka lat zobaczycie, wyjdzie dekret, żebyście wszyscy byli pomazani, dostanie szafarz, czyli przebieranie, dianosik będzie to czynił. To jest kwestia tylko. Kwestia czasu, a to już na Zachodzie jest zrobione. Inni zaś, zachęceni przez diabła, zbuntują się przeciw Kościołowi, pozbawią ogromną ilość dusz niezliczonych łask, pocieszenia i siły, których potrzebują, aby wykonać wielki skok do czasu wieczności. Jeszcze inni odejdą bez otrzymania sakramentów za karę sprawiedliwą, wymierzoną przez Boga. Sakrament małżeństwa symbolizujący Chrystusa z tym Kościołem będzie przedmiotem ataków i profanacji. To się wyłumuje. Spowoduje to wzrost dzieci urodzonych w nielegalnych związkach, nie włączonych do Kościoła. Duch chrześcijański upadnie. Sakrament kapłaństwa będzie ośmieszany. Zdeprawowani kapłani, którzy zgorszą lud chrześcijański, wzbudzą nienawiść złych chrześcijan do wrogów rzymskiego Kościoła katolickiego i apostolskiego, którzy zwrócą się tylko wszystkim kapłanom. To się zaczęło za papieża Benedykta XVI. Obecnie mamy głowę Kościoła, który się nie nazywa papieżem, tylko biskup Rzymu. To właściwie wszystko, ta bitwa nabiera takiego smaku i aromatu, że dzieci, czap i z głów. W szczytowym momencie potrzeb Kościoła ci, którzy powinni mówić, będą milczeć. I co gorsze, będą przebywali w namiocie grzeszników. Więc biedny lud co będzie myślał? Że tam jest zbawienie. Tam jest kierunek. Wszystko to znane będzie światu dopiero w XX wieku. Do Marianny ma. Pan Jezus mówi, proszę, aby Twoje imię, Matka Boża mówi, nie było nikomu znane. Tylko do dziś w Ekwadorze nic o tym nie wiedzą. My tam będziemy chyba pionierami, eksploracja wiary. Co to jest Matka Boża pocieszenia czy sukcesu? Jeśli Bóg sprawi, że w tym czasie będzie obradował parlament w Ekwadorze, mogę stanąć na mównicy i to powiedzieć. W międzyczasie Kościół będzie atakowany przez hordy masońskie. Ten biedny kraj umierać będzie z powodu obyczajów, niepohamowanej rozpusty, bezbożnej prasy i świeckiego wychowania. Jednym z punktów zarzucających moim nieposłuszeństwo to było, że posądzam biskupów, że są masonami.
O wszystkich punktach mówiliśmy na rozmowach ostatnich tajnych, tylko tego nie poruszaliśmy. Oni dżentelmeni, ja nie wiem. Więc doszliśmy do wniosku, że dzieci już, ksiądz Piotr jest czysty. No, wszystkie punkty są obrobione, jest czysty. Dzwoni goniec. Ja mu to powtarzam, ale jest punkt, gdzie powiedziałem są bliskimi masonami, więc Jasiu, powiedz mi, czy to zdanie jest fałszywe? Jeśli nie są masonami nasi biskupi, część z nich, to powiedz, że nie są. Stulił uszy, pysk zamknął. Słowa nie powiedział. Bo jeszcze jak stanie przed prawdą Bożą i Bóg mu coś jeszcze otworzy przed oczyma, to już tego nikomu nie ukryje, przed nikim nie ukryje. W czasach powszechnego spustoszenia deprawacją dominować będzie nieczystość, bałwochwalstwo i w Kościele świętokradztwo. Później Matka Boża miała Marianna 620 przecież kolejną wizję. Padła w ekstazę, podczas której miała wizję wielkiego kraju, swojego kraju, obdarowane łaskami i miłosierdziem za publiczną i uroczystą pobożność świętego sakramentu, która miałaby miejsce w przyszłych wiekach. I tu jest opisane, co robi masoneria, jak likwiduje, moi drodzy, wszystkie oznaki pobożności, procesje eucharystyczne. Jeśli bylibyśmy wolni, jesteśmy katolicy, to by nasze państwo nie dawało ustawę, że musimy iść na policję i prosić o zgodę na procesję eucharystyczną. Zawsze mają haczyk, pyk, muszę się zamkować, zawsze cyk, papierek. To jest mistrzostwo świata. Stracili grunt, ale zawsze mają kontrolę. Jeden punkt prawa, który ogranicza prawa wolnościowe. Pan Jezus pokazał jej, w jaki sposób potworne dziki masońskie, cytuję, wchodzą do wspaniałej winnicy kościoła, pozostawiając ją zdewastowaną. Większość zdrajców, która należała do tak zwanej wspólnoty reńskiej, mówię to symbolicznie, w czasie obrad Soboru Watykańskiego II, czyli Ren wpada do Tybru, to byli masoni. Dziś jest całe morze dokumentów. To wszystko było masoni. Nasz papież Jan Paweł II, kiedy objął władzę, dostał tak zwany wykaz, lista P2. Żaden z jego otoczenia nie był, moi drodzy, czysty. A Matka Boża w objawieniach w Ameryce, te objawienia w USA udusili, Czech i imiennie nazwała antychrystami. Wilot, Kazaroli, Tuskokardynałowie i Baggio. Więc Marianna, to już siostra widziała na początku XVII wieku, jak dziki masońskie wchodzą do wspaniałej, kwitnącej świątyni kościoła, pozostawiając ją zdeprawowaną. Czyli tego objawienia tak zesłabła, że straciła przytomność i w tej nieprzytomności widziała niewierność w swoim powołaniu kapłanów i posługujących przy jej ołtarzu, ich niegodne zwanie ofiary. Rozważając powody tych zachowań, jej dusza zatopiła się w głębokim i bolesnym żalu. A później miała wizję w 34 roku, 634, zgaśnięcie lampki w sanktuarium. I Matka Boża tu jej podała, moi drodzy, podała im tutaj cztery znaczenia, to będę, moi drodzy, omawiał. Między innymi po infiltracji wszystkich klas socjalnych sekty masońskie z wielką przebiegłością przenikną do serca rodzin, by szerzyć swoją ideologię, deprawując nawet dzieci. Diabeł dojdzie do chwały,
rozkoszując się wyśmienitą delikatnością dziecięcych serc. I tu mam taką radość, satysfakcję, że gdzieś przez 8 lat mogłem studentom na jednym z pierwszych wykładów, miałem monogram, żeby nie zrozumieli, pokazywałem specjalny film o infiltracji, moi drodzy, masonerii, jak rozpracowali świat i później robiłem moje analizy mowa Boga w XIX i XX wieku w historii Kościoła. Kiedy usłyszałem słowa od księdza kardynała mojego, nie możesz pracować na uczelni, bo narażasz uczelnię na śmieszność. A później, kiedy mnie wyrzucali, to mi napisali, żebym się do pracy nie zgłosił, żebyście znali prawdę bitwy. Na moich dokumentach pisze, jak do pracy się nie zgłosił. Więc dzieci, ta bitwa jest przeogromna. Smaczków co niemiara. To, co Matka Boża w Quito pokazuje, będę wam ze spokojem objawiał. Później na koniec pokażę wam trzech archaniołów, którzy przyszli, którzy pokażą to, co czeka rzeczywistość naszych czasów. To jest ogólne wprowadzenie. Na parę minut teraz już wracam do logicznego wykładu, abyście po części zrozumieli tę bitwę. Bo o tym wszystkim, co tu dziś słyszycie, jest to powiedziane w Apokalipsie. Dzieje świata są pokazane na kartach Apokalipsy. Dlatego Bóg jest dżentelmenem i przychodzi na ziemię i wyjaśnia tajemnicę Pisma Świętego. Nie zostawia nas samych, tylko że sekta masońska przejęła wpływy w Kościele, w świecie, więc wszystko jest to duszone. Maria Waltorta nie wypłynie, nie ma szans urzędowo. Dopiero po oczyszczeniu. Te orędzia Matki Bożej do kapłanów, umiłowanych synów księdza Stanagowiego, one też nie wypłyną. W Polsce są po prostu zażnięte. Kardynał Glemp teraz na drugim brzegu wie, na czym polega jego gorycz tamtej rzeczywistości. Bo on to zażnął. On ma na sumieniu ruch kapłański i orędzia Matki Bożej. Że mu tam dali w Kościele Opatrzności sarkofag, on by to zamienił na powrót na ziemię i ponaprawiać wiele rzeczy. Zaznaczam, nie mówię, że siedzi w piekle. Zaraz mi przypomną, że powiedział w piekle. To już znam tych wszystkich słuchaczy dzisiaj. On ma swoje pieczenie. I teraz pozwolicie, że rozpocznę wędrówkę z wami poprzez te orędzia. Kto ma książkę u siebie w domu, zaczynam od numeru orędzia 402. Bo tu różne są edycje książkowe. Strona ponad 533. Jest rok 1989, 26 marca. U nas w Polsce w kwietniu zacznie się okrągły stół. Czyli następny rozbiór Rzeczpospolitej, jeszcze większa niewola i kolejni zawierną służbę. Będą mieli możliwość urzędowego chratania Polaków i wygnania w sposób perfekcyjny milionów z Polski do niewoli na zachód. I tu będzie zjeżdżała ruina moralna, duchowa i fizyczna na ziemię polską, wyniszczona, wybita. To nie znaczy, że wszyscy padną. Ale większość nieprzygotowana stanie się trupem duchowym i będzie to wszystko wracało na tę ziemię. I tu mam Pan Jezus, mówi mu o tajemnicy zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstały, żyje pośród was, nie lękajcie się. To On kieruje wydarzeniami ludzkiej historii. To dzieci już my przerobili, to wszystko, moi drodzy, rozumiemy. On kieruje wydarzeniami historii, aby zrealizowana została wola Ojca Niebieskiego i Jego wielki plan. Tak wiele wyskuraliśmy w intronizacji, że udało się publicznie przez nasz episkopat, że powiedzieli Twoje prawo, podlegamy pod Twoje prawo, jesteś naszym królem. Ale to jeszcze nie jest cała intronizacja, bo się muszą nawrócić Żydzi.
i musi być dogmat spółek kupicielki. To są pewne kroki. To już Matka Boża, to Pan Jezus powiedział w orędziach Puerto Rico, to Wam cytowałem. Dopiero zakróluje, jak Kościół ogłosi dogmat spółek kupicielki. Dlatego nie jestem żadnym dzieci pesymistą, tylko realistą. Pewne rzeczy Wam muszę przedstawić, że jak pójdziecie w rok 2017, żebyście mieli pełną świadomość tego, co się będzie działo i będą się pojawiali fałszywi prorocy, te orędzia to nieprawdziwe, bądźcie posłuszni biskupowi, tylko niech on złoży przysięgę na krzyż przed diecezją, że nie jest masonem i przysięgę antymodernistyczną. Dzieci nie ma chętnych. 6 lat temu to ogłosiłem. Żaden kapłan z Polski do mnie nie przyszedł, żeby złożyć przysięgę. Ale mam pocieszające wiadomości, ściągają z internetu nasze przysięgi i grupami po Polsce składają. Tyle Wam mogę powiedzieć, żebyście nie tracili nadziei. Rozumiecie? Mam piorunujące sygnały z Polski, po kilku, kilkunastu, w prywatnych grupach przed majestatem krzyża składają przysięgę antymodernistyczną i antymasońską. Więc nie lękajcie się. To Bóg kieruje wydarzeniami historii ludzkości, aby zrealizowała się wola Ojca Niebieskiego i Jego wielki plan zbawienia. Nie po to nas Bóg ćwiczył przez, moi drodzy, 7 lat, idąc kolano przy kolanie. Nie po to wyznaliśmy król albo życie, żeby dziś wycofać się z pola bitwy. Wielu nam sugerowało, osiągnęliście intronizację, więc się wycofajcie, dzieci. Intronizacja to tylko było śródwydarzenie tej bitwy, w którą idziemy. Dziś Wam pokazuję głównego wroga i dramat Kościoła i dramat świata. Niebotyczna niewola. Wielka nowenna uratowania świata. Mija 9. rok, jak ją ogłosiłem. Dziękuję tym wszystkim, którzy wstąpili w jej szeregi. Chrystus zmartwychwstały siedzi też teraz w niebie na swoim tronie chwały po prawicy Ojca. Wszystko, co Mu poddane, wszystko jest Mu poddane. Wszyscy Jego wrogowie zostaną upokorzeni i zwyciężeni u podnóżka stóp Jego. Dziś Wam wszystkim, burzycielom Kościoła, burzycielom wolności narodów, mówię, będziecie upokorzeni i znajdziecie się u stóp Zbawiciela. Jeśli nie nawrócicie w jednej komnacie z Mahometem i jemu innymi podobnymi, już nie chcę tych imion wymieniać, będziecie tam siedzieli, przywiązani najgrubszym łańcuchem. I taki Iszo z Kanach przyjdzie współczesny i powie Wam, byłem w piekle i widziałem najgrubszym łańcuchem przywiązanego Mahometa i wymieni kilkunastu współczesnych, to się pozapadacie ze wstydu pod ziemię. A Wy im budujecie epitafia, ołtarze, pomniki. Od tego dnia historia ludzka otwiera się na pełne uwielbienie Chrystusa Zmartwychwstałego, czyli od tego dnia, kiedy będą wrogowie pokonani, dzieci. Nowa ziemia, powrót króla, nowe niebo. Ten zmartwychwstały Chrystus powróci do Was w obłokach niebieskich, w pełnym blasku swojej chwały. Żyjcie dziś w oczekiwaniu na Jego powrót chwale. Nie pozwólcie się zniechęcić chwilowym triumfom zła i grzechu. Niech Was nie zasmuca, że aktualnie zwycięża w świecie uporczywe odrzucanie Boga. Byliśmy w maju w Warszawie przed Sejmem. Złożyliśmy wszystkie podania. Te żaden współczesny rządca nie wyszedł, żaden poseł. Wszyscy siedzieli i obradowali.
A teraz dzwonią pod pomnikiem za króla i do Częstochowy. Bo kiedy trwoga, to do Boga. Ale czy za tym idzie nawrócenie? Jeśli by szło nawrócenie, to panie prezesie, pani premier, jestem za. Dzwońcie i ja polecę z wami. Ale jak z krzeseł nie pospadacie, o wszystkim pozapominacie. Niech was nie zasmuca, że aktualnie zwycięża w świecie uporczywe odrzucenie Boga, bunt przeciwko prawu miłości i tak powszechna bezbożność. Nie pozwalajcie, aby ogarnęło was zwątpienie i zniechęcenie do Kościoła tak zranionego i atakowanego, wciągniętego w pułapkę i zdradzonego. W 89 dzieci. Te tajemnice znałem, ale w myśleniu byłem tam, gdzie petkowe ciele. A kiedy później zacząłem o tym głośniej mówić, muszę cię ukarać, bo na śmieszność narażasz Kościół, uczelnię. I pani Gora powie, to ja mam kolejny list od chłopaka młodego, który pyta o radę, prosi o mszał. Zaczął kilka lat temu mnie słuchać tak troszkę śmiesznie, no bo to media śmiesznie. A teraz ma problem powołania i pyta się mnie, do jakiego seminarium, gdzie masz iść. Odpowiadam ci, do Letebrystów. Lub też iść do diecezjalnego, tylko musisz mieć dwie twarze. Przy dwóch twarzach nie wytrzymasz. Panie Rusiu, ani płakać nie ma co, ani nic. Tego bitwa prosta. Trzeba dać ludziom odpowiedź dziś. Nie wiesz, że będzie tam lepiej. Gdzie puścić do trutni chłopca? Żeby go zarżnęli? I to, co mówi Pan Jezus w Piśmie Świętym? Że ugonią się za jednym, a później większego trucila dłowują, niż oni sami puszczają. Niech paschalna radość będzie większa niż wszystkie ludzkie obawy i smutki. Zmartwychwstały Chrystus naznacza swym zwycięstwem zmienne koleje świata i historii. I to, o co się wiemy, zmartwychwstały Chrystus chce ustanowić wśród was swe królestwo, aby cały świat stworzony oddał mu chwałę. Piękne do dzieci. I pomyśleć. 89. A ja mam dopiero w to wciągnięty w 2005. A wy jeszcze dużo później. Dzieci, nieprawdopodobnej bitwie bierzemy udział. Chrystus zmartwychwstały chce ustanowić wśród was swe królestwo, aby cały stworzony świat oddawał mu chwałę. Teraz rozumiecie, dlaczego się modlę za naród żydowski, to jest klucz, i osłabiamy zapędy złego ducha w narodzie niemieckim i rosyjskim. Bo kiedy tu się rozwinie ta iskra Boża zaplanowana na ziemi polskiej, to przeciwnik uderzy, żeby Rosja na nas krygnęła, czy Niemcy nam poburzyły porządek bycia. Niemiec nigdy nie będzie czysty wobec Polski. Teraz mamy całą naszą gospodarkę w jego ręku. Będzie tak, jak po 1920 roku, kiedy nasze państwo się odbija, co robi Niemiec? Wprowadza wojnę celną. W jakiej biedzie żyło państwo polskie, co nie wymyślali Polacy, żeby się utrzymać. Niedużo brako by nas zażnął wojną celną, ale tego nikt wam to nie podaje. Później po wszystkiemu, jak po wojnie, przyjdzie nam parę paczek i to za tych dobrych ludzi jest to pięknie, ale machina u góry jest całkowicie inna niż to, co się pokazuje w rzeczywistości. Powtarzam jeszcze raz. Chrystus zmartwychwstały zechce ustanowić wśród was swoje królestwo,
aby cały stworzony świat oddał mu chwałę. Zapamiętaj sobie, jeden z wykładowców krakowskich w dniu intronizacji w moim wieku w telewizji, chyba w tym 24, coś tam jest 24, truje, że to się nic nie zmienia, ta intronizacja. Państwo jest świeckie, państwo ma dalej swoje prawo. Dzieci, no. Jeszcze się nic nie urodziło, a już mówca stanął, by mówić ich językiem. Przecież cały świat stworzony musi oddać chwałę Bogu. Nie zrobi to pokojowo, zrobi to w ogniu. Jakiś to problem dla Boga. Tylko tu chodzi o duszę tych ludzi. To są miliony tygodniowo, które odchodzą z tego świata. To są dzieci miliony. Kończąc to kazanie, apeluję do was słowami Pana Jezusa. Żyjcie w radości i niewzruszonej nadziei, oczekując na powrót Króla. Amen. Kazania nasze wrócą do czasu godzinnego. Była na chwilę przerwy, bo był duży mój wysiłek w dwóch kazaniach. Dzieci, temat, który mnie rusza, więc przypominam, będę mówił, nie wiem przez ile, ale na pewno w tym tygodniu, po godzinie każde kazanie, aby wam pokazać, w jaką bitwę wchodzimy. Jutro będzie jeszcze kazanie Wielkiej Nadziei. Będę mówił o dwóch skrzydłach Wielkiego Orła. A później już spróbujemy zaglądnąć w paszczę nietoperza, czyli maszynerii.